Cześć, dzisiaj naszym gościem będzie ryż w torebkach i ryż bez torebek. Muszę w ogóle sprawdzę, czy dobry ten ryż nam wyszedł. Część z Was obawia się takiego ryżu, zastanawia się, jak go przygotować. Być może uważacie, że to trwa więcej czasu, potrzeba na przygotowanie takiego ryżu, trzeba go pilnować. I wybieracie takie proste rozwiązanie, dostępne na każdym rogu, ryż w torebkach. Taki ryż ma pewne wady. Między innymi wadą jest to, że jest w torebce, produkujemy plastik. Są też przypuszczenia, że ten plastik może zawierać szkodliwy, zakazany już w niektórych krajach bisfenol A. Nie wiem, czy zawiera, ale są takie przypuszczenia. Zresztą moim zdaniem wsadzanie jakiegokolwiek plastiku do wrzątku, do gorącej wody, to nie jest najlepsze rozwiązanie. A przy okazji sobie ograniczacie wybór ryżu. Ryż w torebkach jest w ograniczonej ilości. Używając takiego typowego, sypkiego ryżu macie pełen wybór, szczególnie ryży ekologicznych, które są tylko luzem. Także pokażę Wam dzisiaj, jak możecie łatwo taki ryż przygotować. To nic trudnego, a to jest taki wstęp, baza do gotowania innych ziaren i do wprowadzenia pozytywnych zmian w swojej kuchni. Zaczynając, a jeszcze potem zrobimy taki eksperyment, przygotujemy naraz jeden i drugi ryż i zobaczymy tak naprawdę, który przygotowuje się szybciej, a jeżeli jest jakaś różnica w czasie, to czy warto się w ogóle tym przejmować. Ważna uwaga na sam początek, ryż w trakcie gotowania zwiększa swoją objętość, także uważajcie, żeby nie przygotować ryżu za dużo. Taka typowa szklanka z Ikei, tutaj niecała, to jest 150 gram, to jest moim zdaniem optymalna porcja na dwie osoby. W takiej torebce jest 100 gram i właśnie ja jak dawno temu używałem takiego ryżu, miałem ten problem, że dla mnie to było za dużo, na dwie osoby to było za mało i zawsze troszkę tego ryżu się marnowało. Okej. Pierwsze co musimy zrobić, to wypłukać ryż pod bieżącą zimną wodą. To pozwoli nam wypłukać nadmiar skrobi, dzięki temu ryż nie będzie się tak kleił. Przepłukamy go, wystarczy, żeby woda, która wycieka, była przeźroczysta. Następnie go zalejemy wodą w proporcji. Jedna szklanka na półtorej szklanki wody. A jeszcze zrobimy taki eksperyment za chwileczkę. Zaczniemy gotować jeden i drugi ryż i zobaczymy, jaka jest realna różnica w czasie, czy tak naprawdę jest sens się ograniczać i używać ryżu w torebkach. Ok, czyli mieliśmy praktycznie szklankę wody, szklankę ryżu, zalewamy jedną szklankę i jeszcze pół tej objętości. Ryż mamy gotowy. Tutaj mam drugi garnek przygotowany na ryż w torebce. Naleję tutaj troszeczkę wody. Według instrukcji do opakowania tego ryżu była informacja, że należy go gotować 16 minut plus czas zagotowania wody. Podejrzewam, że uzyskamy podobny czas. Nie mam stopera, ale zaraz go gdzieś znajdziemy. Także jeżeli nauczysz się przygotowywać taki ryż, możesz robić sushi potem w domu. Można dodawać też przypraw, ja sobie czasem dodaję troszeczkę chili, lubię taki ryż na ostro. Można dodać też kurkumy, soli dodamy też troszeczkę, gdzieś tu powinna być. Jeżeli chodzi o teraz najważniejsze, tak naprawdę z tym ryżem ja już mam troszeczkę wprawy, nie muszę go nawet mieszać i nie mieszam go. Zasada jest taka, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do wrzenia. Potem jeżeli woda zacznie gotować, zmniejszamy ogień na taki, żeby delikatnie ryż cały czas nam się gotował. I tyle. Jeżeli tylko dopracujecie sobie po paru próbach na Waszej kuchence, jaka moc, u mnie to jest około 7-8, połowa mocy palnika. On się będzie Wam robił powolutku, nie trzeba go mieszać, nie przypali się, 15 minut i gotowe. Także to jest naprawdę prosty sposób, wystarczy parę razy tylko spróbować i zobaczycie, jak tą kuchenkę należy ustawić u Was. I czekamy, aż woda się zagotuje. Ok, minęły 2 minutki, włączyłem stoper, już nam się ryż zaczyna gotować, więc w tym momencie zmniejszamy na mniej więcej połowę mocy i utrzymujemy taką moc, żeby tylko nam woda delikatnie tak pykała, gotowała się i to jest właśnie tyle, co musimy zrobić. Nie trzeba podnosić pokrywki,
tylko byle nie była za duża temperatura, bo wtedy może nam się ryż delikatnie przypalić i przykleić do dęka. Jak widać, tutaj nam się jeszcze nie zagotowała woda. Podejrzewam, że to jest wina też tego, że do ryżu w torebkach potrzebujemy jednak tej wody troszeczkę więcej. Zobaczymy, być może czas przygotowania będzie nawet podobny. Ciekawy eksperyment, zaraz wszystko się okaże. U mnie to jest 7, czyli dokładnie połowa mocy. Za nami 16 minut gotowania. Na razie ryż sypki wygrywa. Moim zdaniem już jest praktycznie gotowy. Rozpoznacie go po tym, że jeżeli macie szklaną pokrywkę, robi się w miarę przeźroczysta. Już widać, że tej wody jest mniej. Widać pojedyncze ziarenka. Moim zdaniem to będzie moment, w którym już możemy kończyć gotować. Ryż w torebkach gotuje się moim zdaniem dłużej, z tego względu, że potrzebujecie więcej wody. Nastawiłem go na 16 minut, jeszcze zostało 7, także na razie jest około 5 minut różnicy, więc argument, że przygotowanie ryżu w torebce jest szybsze, na razie obalony. Jeżeli chodzi o prostotę, chyba sami widzicie, jeżeli tylko nauczycie się swojej kuchenki obsługiwać dokładnie, jak to u Was wymaga, jakiej mocy, możecie go robić bezobsługowo. Ja sobie ten ryż włączam i co 10 minut przychodzę sprawdzić. Okej, dobra, zobaczmy, czy jest gotowy. Podnoszę pokrywkę. Mamy fajny, sypki ryż. Okej, możemy go wyłączyć. 6 minut przed ryżem w torebce. Test zakończony sukcesem. I tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć i pamiętajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będziemy nagrywać więcej filmików, a jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia za parę dni.